Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Specjalnie spod krakowskiej kurii dla Państwa mówią dzisiaj Krystian Kratiuk i Łukasz Karpiel. To jest program Ja Katolik. I Prawy Prosty. Taki crossover, połączenie dwóch naszych flagowych programów na kanale PCH24TV. Drodzy Państwo, przede wszystkim spotykamy się w nietypowym miejscu, bo jesteśmy na terenie ojców Franciszkanów pod krakowską kurią. Dlaczego w tym miejscu? Dlatego, bo 10 sierpnia przypada rocznica wydarzenia ważnego, symbolicznego i wydarzenia, które wydarzyło się właśnie tutaj, na tym placu przed kurią krakowską na terenie Franciszkanów. Polscy katolicy, kilka tysięcy polskich katolików stanęło w obronie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który został haniebnie zaatakowany za swoje słowa o tęczowej zarazie, która zagraża Polsce. Wiele tak zwanych autorytetów, lewicowych mediów z pianą na ustach zaatakowały księdza arcybiskupa i chyba nie ma obelgi, której nie rzucono w kierunku krakowskiego metropolity. I katolicy, którzy tu przyszli, modlili się, dawali wyraz solidarności, ale również mówili wyraźnie, że tego oczekują, że tego właśnie chcą, aby ich pasterze ich prowadzili i nazywali rzeczy po imieniu, zwłaszcza w tych sprawach, które dotyczą tęczowej homorewolucji. Przypomnijmy te słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego sprzed ponad już roku, bo on mówił to w okolicach 1 sierpnia, więc w okolicach rocznicy Powstania Warszawskiego. Przytaczał jeden z wierszy z czasów wojennych właśnie. Mówił o tym, że ta czerwona zaraza, której wtedy czekaliśmy, żeby miała nas wyzwolić od czarnej śmierci, przeobraziła się przez te kilkadziesiąt lat w zarazę o innym kolorze. On użył sformułowania wprost tęczowa zaraza. I drodzy Państwo, tutaj właśnie na tym placu wtedy, który dzisiaj jest pusty, rok po tych wydarzeniach, modliło się kilka tysięcy polskich katolików, którzy pragnęli tego, aby polscy biskupi bronili polskości, polskiej tożsamości, polskiej kultury narodowej i katolickiej tradycji, naszej wiary. Co tu dużo mówić. Teraz, dzisiaj, w dobie pandemii, czy tak zwanej pandemii, czy psychopandemii, jak jeszcze inni wolą mówić, takich zgromadzeń organizować nie wolno, ale my, tak jak byliśmy tu wtedy, rok temu, tak jesteśmy dzisiaj, żeby z Państwem i dla Państwa porozmawiać o tym, co się przez ten rok wydarzyło, a wydarzyło się niemało. Jeszcze przypomnijmy, dlatego wyciągnąłem sobie takie narzędzie pomocnicze w postaci telefonu, że tutaj przez aklamację ci katolicy, którzy tu przybyli w liczbie kilku tysięcy, przyjęli odezwę polskich katolików. Ja myślę, że dzisiaj w rocznicę tego wydarzenia warto chociaż kilka fragmentów tej odezwy przeczytać. Bardzo proszę, Łukaszu. To, co już mówiłem. Wzywamy także polskich biskupów, by zajęli się środowiskami katolickimi, które dawno już odstąpiły od ortodoksji i stanęły wręcz w pierwszym szeregu rewolucji obyczajowej, promując homoherezję i poprzez działania rozmywają grzech i wprowadzają zamęt wśród wiernych. Nie możemy na to pozwolić non possumus. Widać wyraźnie, że ci katolicy nie tylko mówili o tęczowej zarazie, o homorewolucji, ale o ich sprzymierzeńcach w szeregach... O piątej kolumnie. Tak, o piątej kolumnie w kościele. Katolika otwartych. Tu niedaleko mieści się redakcja pewnego znanego tygodnika katolickiego przy ulicy Wiślnej, którego zasługi w promowaniu homoagendy i w takim wprowadzaniu takiej atmosfery chęci zmiany nauczania Kościoła są olbrzymie. A myślę tu wprost o tygodniku powszechnym, więc ci katolicy w tej odezwie również o tym pamiętali. Z tego miejsca wołamy do polskich księży: nie bójcie się głosić prawdy zgodnie z Ewangelią. Mówcie głośno o tym, co dzisiaj zagraża naszym dzieciom i rodzinom. Apel był skierowany również do rządzących. My, polscy katolicy, żądamy od prezydenta, rządu, parlamentarzystów, sądu i prokuratury stanowczego przeciwstawienia się tym, którzy walczą z chrześcijaństwem. Zażądano również nie tylko nielegalizowania homozwiązków, ale wypowiedzenia choćby konwencji stambulskiej, czego dzisiaj widzimy efekty tego, że ta konwencja ciągle obowiązuje. Dyskusja wokół niej narasta. Została odesłane jej zapisy do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to nie jest takie zepchnięcie sprawy
na margines i wzięcie na przeczekanie, to czas pokaże. Ale jak Państwo sądzą, proszę nam pisać w komentarzach, proszę zadawać pytania, bo pamiętajcie Państwo, że jesteśmy na żywo, nieczęsto robimy tego typu formułę wideo, że nadajemy live. Dzisiaj nadajemy live jak katolik prawy prosty. Prosimy też Państwa o te kciuki w górę, tak, te YouTube'owe, o subskrybowanie naszego kanału, bo to jest dla nas bardzo ważne, abyśmy mogli docierać do jak największej liczby odbiorców z naszymi treściami. A przypomnijmy, tą odezwę polskich katolików rok temu można było wysłuchać na żywo jej aklamację wyłącznie na antenie PCH24 TV i TV Trwam wówczas. TV Trwam, jak wiadomo, to jest potężna stacja telewizyjna. My jesteśmy wciąż znacznie mniejsi, a chcielibyśmy rosnąć w siłę w internecie i dla polskich katolików używających internetu być dostępni, więc prosimy Państwa również o wsparcie jak zwykle. Ale teraz właśnie, Łukaszu, przypomnijmy naszym czytelnikom, co działo się w tamtym roku, w tym roku 2019, kiedy ksiądz arcybiskup Jędraszewski zmuszony się poczuł do tego, żeby użyć tych, co tu dużo mówić, no stanowczych, twardych słów, jak na dzisiejsze standardy biskupie, prawda, na całym świecie, to wręcz bardzo ostrych słów. A to był rok wyjątkowych profanacji i homobluźnierstw. Można powiedzieć, że to, co się wydarzyło wtedy, było takim preludium do tego, co działo się całkiem niedawno na krakowskim przedmieściu, ale przypomnijmy, profanacja mszy świętej podczas tak zwanej Parady Równości w Warszawie. Jakiś gość udaje księdza, udaje mszę, wykonuje gesty. Z durszlakiem na głowie. Stoi tam gość z durszlakiem, a potem jest, nie, że to była modlitwa, to nie miało kpiny. No, tak, nie od dziś tego typu historie nam się próbuje wmówić. To był rok, w którym obrażono Matkę Bożą Częstochowską, czyli ten wizerunek Matki Bożej, który jest Królowej Polski, chyba najdroższy w sercu każdego Polaka. Częstochowa, obrona Jasnogóry, proszę Państwa, tego nie trzeba przypominać. Setki wizerunków z aureolą wpisaną w tęczę, czy tęczę tak, wpisaną w aureolę Matki Bożej. I co ciekawe, znowu takie tłumaczenie, ale przecież to nie obraża. Tak. To nie, to jest takie po prostu taka artystyczne, no, takie sympatyczne, że to jest właściwie z szacunku wynika. Tak. I znowu są środowiska, przepraszam, że ci wejdę, słowo katolickie, które mówią, no nas to nie obraża. Oczywiście, nie obraża. Oczywiście, mnóstwo było takich środowisk, portali internetowych też tutaj niedaleko umiejscowionych. Bo w Krakowie. Drodzy Państwo, i do czego to doprowadziło? Do czego doprowadziła ta bezkarność? Rok 2019 był rokiem wyborów i parlamentarnych, i jeśli mi pamięć nie myli, europejskich. A rok 2020 był rokiem wyborów prezydenckich. I władza, nasza Polska, ta, która sama siebie nazywa prawicową i często powołuje się na wartości konserwatywne, jak to w demokracji bywa niestety, no zwlekała z ukaraniem tych tęczowych profanatorów. W tym roku już było inaczej. W tym roku 2020, który pokazał przede wszystkim nam wszystkim, że arcybiskup Jędraszewski miał rację. Miał rację, mówiąc te słowa o tęczowej zarazie, bo to widzimy, że tuż po wyborach tego roku, kiedy tamta strona też musiała przez chwilę, prawda, podczas kampanii wyborczej powściągnąć się, żeby ich kandydat Rafał Trzaskowski mógł wygrać. Szczęśliwie nie wygrał tych wyborów, wygrał Andrzej Duda i zaraz po tych wyborach pohańbiono symbolem tęczowej flagi figurę Pana Jezusa na krakowskim przedmieściu przed Kościołem Świętego Krzyża. I drodzy Państwo, przetoczyła się znowu przez media, zwykle lewicowe, bo to jest tak, że zwykle lewicowe media w Polsce rozmawiają o tym, co katolików obraża, a co katolików nie obraża. Tak, dość często, że ludzie, którzy absolutnie nie chodzą do kościoła, nie dają pieniędzy, mają najwięcej do powiedzenia. I ten hashtag tęcza nie obraża, prawda, który krążył po mediach społecznościowych. Otóż, proszę Państwa, może i tęcza nie obraża, ta tęcza na niebie na pewno nikogo nie obraża. Znak przymierza Pana Boga z ludźmi, jako tęcza ta prawdziwa, pierwotna, też nikogo nie obraża. Ale proszę Państwa, ta tęczowa flaga to jest symbol grzechu wołającego o pomstę do nieba. A według katechizmowego rozumienia nie tylko grzechu wołającego o pomstę do nieba, ale też nieuporządkowanych skłonności wewnętrznych na tle seksualnym. Włożenie tęczowej flagi, a więc symbolu grzechu wołającego o pomstę do nieba, figurę Pana Jezusa obraża w sposób oczywisty. Nie tylko katolików, żeby było jasne, ale z samego Boga jestem o tym święcie przekonany. Dlatego też dzisiaj po raz kolejny w rocznicę, pierwszą rocznicę tej słynnej odezwy polskich katolików, podpisaną przez wiele znamienitych postaci, do której włączyło się dużo mediów prawicowych, praktycznie cała ta prawa strona internetu, tak byśmy ją nazwali, i prawa. Zwróćmy uwagę, że wielu znanych duchownych podpisało tą odezwę, między innymi ksiądz profesor Dariusz Oko, że takie jedno nazwisko
które tu powiem, natomiast warto sobie sprawdzić odezwapolskichkatolików.pl. Ta strona działa, warto wchodzić, czytać. Arcybiskup Jędraszewski był rok temu atakowany za to, że porównał do zarazy, ale też, że to było w kontekście militarystycznym, że chodziło o to, że tu powstanie z jednej strony dobro przeciwko złu, a tutaj ludzie przeciwko ludziom i wszyscy tacy sami, wszyscy równi. Ale drodzy Państwo, widzieliśmy już w tym roku właśnie, po wyborach, zaraz po wyborach prezydenckich, aktywistki tęczowe, które stwierdziły, że to jest wojna. To one napisały, że to jest wojna, to jest szturm, to jest tęcza, że one nie spoczną, że one będą wrzucać tęczowe symbole na drogie nam świętości. O ile ktoś wrzuca flagę, wkłada flagę tęczową na pomnik tutaj niedaleko też smoka wawelskiego. Skoniną, co zawinił im smok wawelski? Jaki to jest związek z homorewolucją? Ja nie wiem, czy smok wawelski jest symbolem dobra. Raczej w tych wszystkich legendach on był jako symbol zła, więc on akurat, może jemu ta tęczowa flaga by pasowała. Zresztą smok w tej całej orientalnej też, prawda, symbolice nigdy nie znaczył niczego dobrego. O ile nawet gdzieś tam trafiła ta tęczowa flaga na Mikołaja Kopernika, no to jest po prostu zwykły akt wandalizmu. Ale nie ma naszej zgody, nie ma katolickiej zgody na to, żeby tęczowa flaga jako symbol grzechu wołającego pomstę do nieba trafiała na figury katolickich świętych. Zachęcamy Państwa cały czas do wyrażania zdania, opinii na czacie. Chętnie przeczytamy Państwa opinie. Pytania tutaj też na karcie społeczności YouTube'a i na Facebooku. Już część pytań do nas trafiła tuż przed tym live'em. Wydrukowaliśmy je sobie, więc za chwilę będziemy je Państwu odczytywać, ale jeszcze chwilę o bardzo ważnej sprawie, która wstrząsnęła, można powiedzieć, opinią publiczną w ostatni weekend. Mianowicie chodzi o tę sprawę słynnego już aktywisty. Z uporem maniaka przedstawionego jako aktywistkę. Tak, który ukrywa się pod pseudonimem Margot. To chodzi o niejakiego Michała Esz, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak. Który od czasu do czasu bywa mężczyzną, innym czasem bywa kobietą, w zależności od tego, jak mu to jest pasuje. To jest ta postmodernistyczna płynność płciowa, mężczyzna, kobieta, w zależności co pasuje. Nie? Jak go policja próbuje zatrzymać, to jest nieszczęsną kobietą, w innych sytuacjach może z mężczyzną. No to jest właśnie to zbudowanie tego utopii na naszych oczach, przynajmniej tak się nam próbuje wmówić. Otóż to, i drodzy Państwo, nie dajmy sobie tego. Przede wszystkim ten mężczyzna został aresztowany absolutnie nie za to, że jest tęczowym aktywistą, bo to w Polsce jest legalne. No też możemy się zastanowić, czy to dobrze, czy nie dobrze. I nawet nie za to, że brał udział w tęczowych profanacji Chrystusa. Został zatrzymany za to, że z nożem w ręku zaatakował furgonetkę Fundacji Pro Prawo do Życia, kiedy ona jeździła z tymi plakatami, obklejona plakatami dotyczącymi edukacji seksualnej. Tak, stop pedofilii tej akcji. Stop pedofilii, a więc akcji, która promuje obywatelski projekt ustawy, więc wszystko zgodnie z prawem zostało złożone do Sejmu. To jest teraz akcja informacyjna, jest w komisjach, a ten człowiek wraz z grupą innych aktywistów napadł na kierowcę tej ciężarówki, pobił go czy poszturchał go, pociął tę ciężarówkę nożem, te plakaty. Z furią, warto zobaczyć filmiki z tego. Wszędzie są filmiki, oczywiście w TVN24 nie zobaczą Państwo tych filmików. Mimo, że są dostępne bez licencji, można je spokojnie pokazywać. Wiedzcie to Państwo, ponieważ włączając kanały telewizyjne, przynajmniej właśnie te mainstreamowe, lewicowe, tego Państwo się nie dowiedzą. To nie jest człowiek, a już na pewno nie jest to kobieta, to nie jest człowiek aresztowany za przynależność do jakiejkolwiek grupy. Natomiast proszę zobaczyć, co się próbuje nam tutaj uczynić. Myśmy pisali, mamy to na naszym portalu, tekst Andrzeja Sulaka o Stonewall, o roku, kiedy to w jednej z knajp dla gejów w Ameryce doszło do zamieszek. Tam wpadli policjanci, doszło do zamieszek i oni z tego czynią swój symbol takiego powstania. Mówią wprost, chcemy nowego Stonewall. Tak, dokładnie. I teraz ci nasi polscy nieszczęści lewicowi aktywiści, 50 lat później, życzą sobie tego nowego Stonewall w Warszawie i mówią, że będą codziennie nam profanować figury. Czekają tylko na to, aż jakiś policjant nie wytrzyma i tam kogoś, albo jakiś katolik, nie daj Boże, nie wytrzyma. My musimy wytrzymać, drodzy Państwo. Ale po raz kolejny ta sytuacja jest właśnie z zatrzymaniem Michała Esz pokazuje ten mechanizm, który już w latach 70. był tak testowany na społeczeństwie amerykańskim, czyli środowiska homoseksualne zawsze będą chciały się przedstawiać w roli ofiary.
tak jak Krystian opowiadałeś, najpierw była agresja wobec tej ciężarówki, potem konsekwencja, policja chce zatrzymać, aresztuje i wtedy jest wielkie halo, to ja jestem ofiarą, to my jesteśmy prześladowani, media liberalno-lewicowe pieją z zachwytu nad tym aktywistą, załamują ręce nad jego trudnym, dramatycznym losem, politycy lewicy i nie tylko pojawiają się, piszą jakieś bzdurne komentarze, różni tam poputczycy tej sprawy piszą, że to jest jak gestapo, że to jest jak za komuny. Rosati coś mówi o pałowaniu przez ZOMO. Długoletni członek PZPR. Długoletni i po prostu widać, że no ta... Może on pamięta, jak jakiś kolega wydawał rozkazy. Być może. I dochodzi do takiej paranoidalnej sytuacji, ale zgodnie z tym właśnie mechanizmem. Zawsze przedstawiajmy się jako ofiary. I zwróćcie Państwo uwagę, że to się powtarza w tej sytuacji i pewnie będzie się powtarzało w przyszłości, bo to jest wygodne, bo zawsze... Kto tu jest naprawdę ofiarą? No właśnie. Kto tu jest naprawdę ofiarą? Jeżeli my sobie żyjemy w naszych domach, na naszych ulicach, tak jak zawsze, tak jak 100 lat temu chcemy żyć jak nasi ojcowie i nasze matki, a nagle przychodzą nam goście finansowani z zachodu, wkładają nam symbole grzechu w nasze święte figury. Kto tu jest ofiarą? Ale Łukaszu... Jeśli jedno zdanie, tylko przepraszam, a propos, bo tu wspomniałem coś o TVN-ie, że TVN nad tą sprawą się pochylał i informował w sposób bardzo charakterystyczny. Ja pamiętam, jak tam ta furgonetka TVN-u podczas Marszu Niepodległości miała problemy, jak TVN to przedstawiał, tak. A teraz, kiedy furgonetka Fundacji Pro Prawo do Życia została zdemolowana, oto jest taki akt, no ktoś został sprowokowany i tak dalej. Tak. Oto dwumyślenie bardzo. A wtedy Unia Europejska niemalże nas najechała za tą ciężarówkę TVN-u. Tak, myślałem wtedy, że nas Niemcy zaatakują, bo właściwie w obronie tej ciężarówki, ale przepraszam, dość o tym, bo są pytania. Są pytania. Pan Adam Basista, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że często komentuje nasze programy. Pyta, jak chrześcijanin, rozumiem, że chodzi o takiego zwykłego, przeciętnego katolika bez urzędu, ma postępować wobec kolejnych aktów profanacji? Łukaszu. To znaczy, najpierwszym obowiązkiem wobec aktów profanacji jest z naszej strony akt ekspiacji, czyli przeproszenia Pana Boga, Matki Bożej za to, co się wydarzyło. Bez tego kroku nie można przejść do następnego. Więc najpierw Pana Boga trzeba przeprosić. I tutaj tak przy okazji do tego pytania, no czekam, kiedy akty ekspiacyjne będą na, że powiem, szerszą skalę w kościołach polskich. Czy ci, którzy odpowiadają za to, nie uznają za stosowne ogłoszenia takich, konieczności takiej modlitwy. Przepraszam, co się jeszcze musi zdarzyć, żeby nastąpiło właśnie takie wezwanie? Do tego pytania taki oto komentarz. Ale to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, no właśnie. Ale po drugie, oni są zorganizowani. Te bojówki antychrześcijańskie, które się przedstawiają jako tolerancyjne, tak? Moglibyśmy ich nazwać, nie wiem, tam, tolerado. I to tolerado. Jedno się tak nazywa nawet chyba. A no to widzisz. Coś takiego. To tolerado nas atakuje. Oni chcą, żeby w sferze publicznej naszych chrześcijańskich odwiecznie tu stojących symboli nie było. I drodzy Państwo, my nie możemy też być takimi jednostkami wyłącznie. My też musimy się grupować. My też musimy budować, po pierwsze, silne media, takie jak PCH24 TV na przykład. Zachęcam Państwa cały czas do wspierania go. I Pana Adama Basistę również, rzecz jasna. I wszystkich, którzy nas słuchają, a jest to już grubo ponad 200 osób w tej chwili live o 11 w wakacje w dzień poprzedni, więc myślę, że bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają, zadają pytania. Po drugie, organizacje, takie jak Ordo Iuris, odwiecznie atakowane już w tej chwili, to jest takie, na takiego czarnego luda. Lewicy. Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi, wydawca naszego portalu i właściciel naszej telewizji, to oczywiście jest bardzo istotne, ale też mniejsze grupki. No przede wszystkim, drodzy Państwo, oni się cały czas skrzykują i mówią, że codziennie będą teraz próbowali wetknąć tę flagę wszędzie, gdzie to możliwe. Figury, na przykład w tą figurę Pana Jezusa na krakowskim przedmieściu. I mnie taka naszła refleksja jakiś czas temu, a gdzie są wszyscy ci, których oni się boją? Nie mówię o władzy, bo władzy to zawsze można zarzucić, że bije, tak? Ale gdzie są na przykład organizacje narodowców i tak dalej w tej sytuacji? Oczywiście to jest duże ryzyko bycia sprowokowanym. Nie wolno dać się im sprowokować, bo oni tylko na to czekają, tak jak powiedzieliśmy o ten Stonewall. Ale jakiś mur, kordon zawsze można by otoczyć. Modlitwa wynagradzająca, tak jak Łukasz powiedział pierwszy, ale tu musimy, tak jak mawiał Ignacy Loyola, musimy modlić się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga i pracować tak, jakby wszystko zależało od nas. I myślę też, że powinniśmy w jakiś sposób reagować, ale też wymagać, aby, nie wiem, służby, policja, straż miejska,
jakoś interesowały się tą sprawą, żeby dla nich też było to ważne, że takie symbole, te symboli katolickich figur, krzyży, nie wolno sobie tak bezkarnie atakować, że nie można odwracać wzroku i mówić, a to jest drobna szkodliwość, to nie jest problem, żeby te kościoły i te symbole były ważną częścią ich pracy, bo na Zachodzie, i nie tylko na Zachodzie, bo w krajach Ameryki Południowej, mamy do czynienia już z takimi aktami agresji potwornej, podpalania kościołów, niszczenia, profanowania we Francji, co się dzieje. Myślę, że to warto na to też zwracać uwagę i uwrażliwiać samego siebie na to, żeby reagować, ale też właśnie ich, żeby nie przechodzili i nie odwracali oczu. To internauta Olgierd Molik pyta, jak panowie oceniają, czy to, że na arcybiskupa Jędraszewskiego wylała się fala hejtu, miało wpływ na to, że po profanacji na krakowskim przedmieściu kardynał Nycz tak miękko zareagował? Ja myślę, że najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzielił w naszym weekendowym tekście profesor Grzegorz Kucharczyk, który właśnie ubolewał nad tym, że w Warszawie po tych profanacjach tak miękko reagowała władza kościelna. Ja też myślę, mimo wszystko, że postawa arcybiskupa Jędraszewskiego i to nasze wsparcie, które mu wtedy udzieliliśmy, tych biskupów, którzy mają podobny charyzmat walki o przestrzeń publiczną dla katolików, wzmocniła. A sądzę, że kardynał Nycz być może po prostu prezentuje inny charyzmat odrobinę. Mhm. No, widać wyraźnie, że takie myślenie, że może się uda dogadać, że w dialogu, przy kawie, dobrym cieście, dobrej, w przyjemnym otoczeniu, uda się jakiś modus operandi stworzyć i jakieś takie współistnienie. No nie, z grzechem współistnienia nie ma. Nie da się zapalić Panu Bogu świeczkę i tam jeszcze komuś ogarek. I wszelkie tego typu myślenie tylko rozzuchwala tą drugą stronę, bo pokazuje miękkość. Właśnie pokazuje tą niereaktywność, że no nic nie zrobicie, więc my pójdziemy krok dalej. Więc tutaj myślę, że wszyscy duchowni, biskupi, którzy ten tok rozumowania przyjmują za swój, no i grają z ogniem, bo przekonają się, że nic z tego nie będzie, będzie jeszcze gorzej. A ich następcy po prostu będą takimi biskupami, jak niemała liczba biskupów w Niemczech na przykład, bo ich poprzednicy byli miękcy wobec rewolucji, a ci w niemałej liczbie są już po prostu rewolucjonistami. I oto jest kolejne pytanie internauty o, powiedziałbym, niemiecko brzmiącym niku, wielosylabowym, więc nie będę go łamiąc sobie języka, go czytał, ale przeczytam pytanie. Wiesz, to kogoś urazisz. Witam serdecznie z Wiednia. Czy Państwo mogą opowiedzieć, jak będzie dalej z ideologią LGBT w kościołach Austrii i Niemiec? W Niemczech księża robią propagandę LGBT. Jak być katolikiem? No właśnie, to jest pytanie, proszę Państwa. Jak być katolikiem, to jest sprawa, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi katolicyzmu, bardzo prosta. Mamy katechizm, mamy przykazania Boże, mamy się ich trzymać. W kościele w Niemczech rzeczywiście jest to jeszcze bardziej utrudnione w związku z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. Tam wprost nie jeden biskup jest już homoheretykiem. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszym portalu. Jeżeli nie chcą Państwo, żebyśmy my w Polsce doczekali takich tów, to przede wszystkim interweniujmy u swoich biskupów za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że zbyt delikatnie oni interweniują w sprawach agendy LGBT, zwłaszcza tej wewnątrz kościoła, bo tu widzę, że się pojawiają też pytania o kościelne homoloby, na przykład Piotr Dab, taki internauta pyta, pozwolić sobie zapytać, co z tym homolobby? Niedawno biskup Milewski mówił, że w kościele homoseksualiści kryją homoseksualistów i czy tak może być dalej? No oczywiście, że nie może tak być. Co nie znaczy, że tak nie jest i że to homolobby nie jest obecne, nie jest aktywne. Zawsze wrócę do tego, warto się modlić za swoich biskupów, za to, aby byli odważni, aby przeciwstawiali się grzechowi, ale właśnie trzeba reagować, trzeba zwracać uwagę, bo jeśli człowiek nie reaguje, nie zwraca uwagi, to bierze współodpowiedzialność na siebie też i potem może na sądzie ostatecznym być o to zapytany. Drodzy Państwo, ja też popełniłem kilka tygodni temu taki tekst o sprawie biskupa biskupa Janiaka, rzecz jasna, i o tym, czy ona pomoże uzdrowić polski kościół. Wiemy, że teraz w mediach mainstreamowych najczęściej, jeżeli się mówi o kościele, to mówi się o skandalach związanych z nadużyciami seksualnymi. One są, proszę Państwa, w miażdżącej większości skandalami między mężczyzną a mężczyzną lub chłopcem, a więc są to skandale na linii homoseksualnej w bardzo dużej przewadze.
Wyobraźmy sobie, że gdybyśmy na pasku TVN24 widzieli homoskandal w kościele, prawda? A nie skandal pedofilski w kościele, bo na przykład ksiądz próbował uwieść 15-latka czy 16-latka, a więc nieletniego, tak? Ale już z którym według prawa wolno obcować. Przykro mi, że to mówię, ale takie jest w Polsce prawo, no to inaczej byśmy patrzyli na tę całą sytuację. Dlatego też jest taka wściekłość homolobby, kiedy próbuje się zrównać, albo nie zrównać, ale pokazać pewne związki między ludźmi o nieuporządkowanych skłonnościach, jak to mówi katechizm Kościoła katolickiego, a nadużyciami seksualnymi. Dlatego też ta furia aktywisty, który uchyla się pod pseudonimem Margot, na tą ciężarówkę, o której powiedzieliśmy. A widać wyraźnie, jak to jest bardzo, jak się oberwało Sekielskim, kiedy wpuścili do swojego filmu księdza Tadeusza Jackowicza-Zaleskiego i Tomasza Terlikowskiego, którzy na to zwracali uwagę. Biskupa Milewskiego, jak się potem musieli strasznie tłumaczyć, że nie, oni to tak, to właściwie że to właśnie przypadkiem, nie do końca powiedzieliśmy. Tak, że to tak wmontowało się im. No, to widać wyraźnie, jak bardzo ta sprawa no boli, bo jest prawdziwa. Jak bardzo jest tak... Prawda w oczy kolesa. Otóż to jaką furię wywołuje, więc nie ma możliwości przezwyciężenia tej całej tragedii, tego kryzysu związanego z nadużyciami pedofilskimi, jeżeli sobie nie zdamy sprawy właśnie z tego, o czym mówiłeś, że ma to związek też właśnie z homolobby, z tymi ludźmi, którzy są gdzieś tam w kościele poukrywani i te swoje cele realizują. Jeżeli to nie będzie w jakiś sposób zmienione, jeżeli ta dyrektywa o tym, o nieprzyjmowaniu homoseksualistów do seminariów nie będzie przestrzegana i tak dalej. Jeżeli nie będzie z tym walki, bo wiemy, że w zeszłym roku w Watykanie w marcu odbył się szczyt przeciwko pedofilii, który początkowo miał być szczytem przeciwko nadużyciom wobec nieletnich oraz bezbronnych dorosłych, a bezbronnymi dorosłymi są na przykład pracownicy, klerycy, pracownicy kurii i tak dalej. Oczywiście, my zdajemy sobie sprawę, żeby była jasność, że zdecydowana większość kapłanów to nie są ludzie źli, żeby była jasność. Nie, oczywiście, że tak. Natomiast zawsze jest tak, że ta zdeprawowana część zostanie wyciągnięta przez wrogów Kościoła na światło dzienne, postawiona w światło reflektorów, osądzona nierzadko słusznie, ale będzie rzutować na obraz i ostatni zdanie temat, bo mówi się czasami, że wśród innych grup zawodowych też są tego typu sprawy. Oczywiście są, pewnie dużo więcej, ale jeżeli wśród, nie wiem, hydraulików jest taki problem, to najwyżej, nie wiem, będzie źle naprawiony kran czy coś. Wśród innych zawodów tak samo, a jeżeli wśród księży będzie ten problem, ta łyżka dziegdziu, to pamiętajmy, mówimy o tych, którzy prowadzą nas do zbawienia. Więc nawet tej łyżki dziegdziu być tam nie powinno, bo to jest dużo bardziej dramatyczna sytuacja niż w przypadku innych profesji. To nie ma o czym mówić. Ten sam internauta Piotr Dabdab pyta po 30 sekund odpowiedzi na każdego z nas. Skąd wzięły się tytuły programów, czyli Ja Katolik i Prawy Prosty? Skąd się wziął tytuł programu wziął się z mojej głowy, wymyśliłem sobie, a lubię boks, przyznam szczerze, i tak sobie wymyśliłem, żeby ten program nazwać w sposób taki właśnie nieco ofensywny, nieco prowokujący, a że tutaj miętkiej gry nie ma i że czasem jest trzeba właśnie tego prawego prostego przypomnieć, że jest taka możliwość, bo nam się chce odbierać, mówi się o tej dialogu, rozmowie i tak dalej. Wszystko fajnie, ale są takie sytuacje, gdzie prawy prosty musi się pojawić i stąd ta nazwa. Co do programu Ja Katolik, było odrobinę inaczej. To nazwę tego programu po opowiedzeniu agendy zainteresowań prowadzącego wymyślił dzisiejszy operator, kolega Jacek. Nie widzą go Państwo, ale ja widzę, że teraz się uśmiecha. O, on też macha do Państwa kamerą, więc serdecznie Jacka pozdrawiamy. Jacek wymyślił nazwę programu, który miał Państwu pokazywać stanowisko katolickie w dobie chaosu, tak? Dzisiaj wiemy, że jeden biskup powie tak, inny biskup powie nie. Wiemy, że biskupi za Odrą mówią co innego niż biskupi po naszej stronie granicy, czyli w Polsce, ale wiemy też, że różni kapłani mówią różne rzeczy, a to jakiś zakonnik medialny powie, jak interpretować coś. My staramy się tutaj przekazywać wiedzę dotyczącą tradycyjnego magisterium Kościoła i stanowiska katolików przede wszystkim. Dlatego ja katolik, czyli ja zagubiony w świecie tego chaosu informacyjnego również wewnątrz Kościoła katolik, sięgam po katolickie prawdy. Również w dobie chaosu takiego politycznego, bo dzisiaj wszystko jest bardzo polityczne i w tej sferze polityczno-społecznej chcielibyśmy wiedzieć, jak katolik powinien się zachować, a nie ma głosu katolików z tego również powodu, że biskupi bardzo często wolą się wycofać niż zająć stanowisko w kwestiach politycznych czy społecznych, a no właśnie dlatego, żeby nie zostać potraktowanych jak lokator tego tutaj. Bo to jest najgorszy zarzut, jaki można usłyszeć, że się Kościół miesza w politykę. No po prostu to paraliżuje niestety zbyt wielu.
Tak, szukam kolejnych pytań. To są też miłe słowa od tego internauty z niemiecko brzmiącym nickiem. Dzięki Państwu znam wszystko, co się dzieje w Kościele. Czy może Państwo nadal kręcą filmy o tym, co mówi Watykan, o tym wszystkim, co się dzieje w Niemczech i na świecie, ponieważ bardzo mało info jest o tym. No tak, u nas info o tym akurat jest bardzo wiele. Mamy na ten temat bardzo dużo programów, a dla wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani sytuacją wewnętrzną Kościoła, mamy pewną niespodziankę przygotowaną. Jako że jest to właśnie niespodzianka, to ja jeszcze jej wszystkich szczegółów nie ujawnię, ale już od okolic połowy września, drodzy Państwo, na naszym kanale pojawi się nowy program ze znanymi nazwiskami, tyle mogę dzisiaj zdradzić, dotyczący sytuacji w Kościele. On ma mieć formułę cotygodniową, więc będą Państwo na pewno usatysfakcjonowani tym, że w polskiej przestrzeni publicznej będzie więcej informacji dotyczących tego, co się w Kościele dzieje. Nie tylko z informacji, żeby była jasność, złych, bo nam się często to zarzuca, że my tutaj jesteśmy od siania defetyzmu. Nie, nic bardziej mylnego, to my jesteśmy tymi, którzy chcą pokazać, że w dobie kryzysu Kościoła, który wszędzie jest eksponowany, jest nadzieja, bo tradycja Kościoła katolickiego zna już nie takie kryzysy i zawsze Kościół z tych kryzysów wychodził. Szukam dalej. O, tutaj mamy jakąś polemikę. Adam R. Proszę nie wprowadzać w błąd innych i mówić prawdę. Logo lobby LGBT nie jest flagą. To kłamstwo powtarzane 1000 razy. Nie ma w nim barwy Maryi. Nie jest flagą, czy chyba nie jest tęczą, chciał powiedzieć. Nie jest tęczą prawdopodobnie. Internauta. Oczywiście, że nie jest tęczą. Oczywiście, że nie jest tęczą. Tęcza przede wszystkim ma inne kolory. Tęcza... Wiedzą Panowie, za komuny mówiło się podobno tak, że czerwoni nie mogą zabrać nam niczego, nawet koloru czerwonego. Czerwonego. Tak samo jest z tęczą. Tęczowi nie mogą zabrać nam niczego, nawet... symbolu tęczowego, tak? Ale to się stało w przestrzeni publicznej. Ta ich flaga, czy jak inni mówią, jako że to nie spełnia żadnych wymogów heraldyki, tak? Więc nie może być flagą, a więc niektórzy mówią w sposób pogardliwy, że ta szmata, ten ich symbol, którym oni się lubią obwieszać i który lubią obwieszać ostatnim czasem też nasze figury, to jest przede wszystkim symbol grzechu, tak? Jak ja powiedziałem, to jest symbol grzechu. Oni chcą go sobie ubierać w inne słowa, ale powiedzcie Państwo, jaki grzesznik idzie zgrzeszyć i mówi, a pójdę sobie teraz zgrzeszyć, nie? Nie mówi, nie używa sformułowania idę zgrzeszyć, nie używa sformułowania, ogóle... tylko mówi albo idę coś ukraść, albo idę coś zabrać, albo jestem sprytny, przebiegły i tak dalej. Walka na język trwa i trwać będzie, no i też istniejemy po to i też zawsze Państwa prosimy o wsparcie z tego powodu, że my ten język staramy się używać taki, jaki jest w rzeczywistości. I dlatego na aresztowanego Michała Esz zawsze będziemy mówić aresztowany mężczyzna, a nie jak szybko nastąpiła zmiana w nocy z piątku na sobotę w TVN24, gdzie już zaczęto mówić o aktywistce, a dzisiaj rano jadąc na to nagranie słyszałem w lewicowym radiu już wyłącznie mówienie o aresztowanej kobiecie, która trafia, ola Boga, trafia do męskiego więzienia. No facet, normalny chłop trafia do męskiego więzienia, a to nie jest wina, czy do aresztu, współaresztowanych nie jest w żaden sposób winą, że on się przedstawia jako kobieta. Chciałem Ci wejść słowo a propos grzechu, a gdzieś Ty słyszał ostatnio o grzechu. To jest słowo wyrzucone w ogóle z języka, więc tutaj jak Ty się tym posługujesz, to ja nie wiem, czy kogoś nie obrażasz. Ale na pewno kogoś obrażasz. A zresztą teraz takie czasy, że właściwie wszystko obraża. Za chwilę mowa nienawiści stanie się, po prostu wszystko stanie się mową nienawiści. I to dopiero mogą być historie. Cóż tam nasi kochani internauci piszą znowu dalej? Adam Basista pyta, czy Kościół może oczyścić się sam z grzechu pedofilii, czy konieczna jest tu interwencja sił z zewnątrz? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ono jest nam bardzo często zadawane. Nasz patron Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi, a więc właśnie sługa Boży ksiądz Piotr Skarga, mówił w jednym ze swoich kazań, że odstępstwo od wiary Pan Bóg mieczem pogańskim karze. I dzisiaj ten miecz pogański jest rzadko używany w przestrzeni publicznej w Europie, no bo oczywiście miecz nawet dosłownie islamski jest stosowany względem chrześcijan w niektórych miejscach świata, choć już nie zawsze miecz, czasem karabin maszynowy i tak dalej. Natomiast tu w Europie, na Zachodzie, mieczem może być ustawodawstwo, mogą być państwa, które mają prawo antykatolickie. I może się tak wydarzyć, że w ten sposób Pan Bóg będzie chciał oczyścić Kościół, ale na sądzie ostatecznym, zarówno tym własnym, naszym indywidualnym, jak i na późniejszym gremialnym sądzie ostatecznym, powszechnym, Pan Bóg każdego z nas osądzi z tego, co w tej sprawie zrobił. Ale też nie stawiam takiej alternatywy tutaj, że Kościół musi sama, a jak wiem, ktoś mu w cudzysłowie nie może pomóc, bo tak naprawdę każdy powinien robić to,
to co do niego należy. No, jeżeli Kościół nie będzie sam też chciał się oczyścić, to żadne siły mu tego nie uczynią. Więc tutaj powinna ta inicjatywa, wydaje się, być od Kościoła. A no, są takie przypadki, kiedy państwo pewnie też będzie interweniowało. Doktor Wie E., taki internauta, pisze: środowisko LGBT miało parasol ochronny PiS, ich prowokacje były umarzane jeszcze na poziomie prokuratury pana Ziobry i dlatego dziś mamy to, co mamy. Szykany spotkały zaś tych, którzy protestowali. Tak rzeczywiście było, wspominaliśmy o tym na początku, że te profanacje z roku 2019, jako że były rok trzech wyborów, rzeczywiście były potraktowane zbyt pobłażliwie. No teraz mamy inaczej, ale widzicie państwo, jakie to jest skowyt mediów lewicowych. No niektórzy piszą, że słychać wycie znakomicie. Ja rozumiem polityków demokratycznych, choć nie jestem ich fanem, którzy muszą uważać na to, co kiedy zrobić, ale rzeczywiście my musimy wiedzieć, że ta rewolucja dzisiaj, ona się nie dzieje tak jak zwykle i ta rodząca się na naszych oczach dyktatura LGBT+, to nie jest taka dyktatura jak kiedyś. Ona nie jest narzucona nam odgórnie przez państwo, przynajmniej nie w Polsce, tak? Bo jesteśmy rzeczywiście wyjątkowym krajem na mapie Europy. Ona jest nam dzisiaj narzucana przez YouTube'a, który teraz nam oczywiście program puszcza, ale kto wie, co się z nim stanie później, bo wiedzą panowie, że przekonaliśmy się o tym. Nasz film Ich Prawdziwe Cele z YouTube'a zniknął. Zresztą ten film doskonale wpisuje się i jeszcze raz podziękuję wszystkim z państwa, prawie 1000 osób, które wsparło ten film swoimi składkami, swoim wsparciem, swoimi pieniędzmi. Ten film jest do obejrzenia na naszym portalu Ich Prawdziwe Cele na PCH24. Serdecznie zachęcam. Jeszcze słowo komentarz do tego. Też wydaje mi się, że ważne jest, aby patrzeć władzy na ręce, bo pan przypomniał tą sytuację, aby właśnie władza nie czyniła sobie takiego wygodnego narzędzia, które raz stosuje, a raz nie. Raz, kiedy jest bardziej to potrzebne, to jest jakiś nacisk na to, aby te profanacje karać, a kiedy to nie jest potrzebne, żeby tego nie robić, bo władza też ma swoje cele, też ma swoje kalendarze wyborcze i warto na to zwracać uwagę, czy to nastawienie, aby tego typu profanacje były, spotykały się z odpowiednią reakcją, jest, czy tylko właśnie jest to kwestia tylko jakiegoś takiego mądrości etapu, bo w wielu wypadkach, kiedy czyta się jakiś, nie wiem, hejt w internecie antykatolicki, czy dzieją się właśnie tego typu rzeczy, do których dopuszcza się choćby Nergal, czy jemu podobni, to na pytanie, dlaczego tak się dzieje, odpowiedź jest bardzo prosta, bo wolno, bo nie ma żadnych konsekwencji, nie ma żadnej reakcji, a od czasu do czasu ta reakcja jest, potem znowu nie ma. Patrzmy na ręce naszym rządzącym, czy oni rzeczywiście chcą tą sprawę rozwiązać, czy tylko teraz, bo potrzebne są głosy, potrzebne są, aby słupki wyborcze rosły. Zwracajmy na to uwagę. Tak, drodzy państwo, tutaj u jednej z pań w komentarzach jest państwa tutaj ponad 350 osób. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają nas teraz live i którzy będą nas potem oglądać z tak zwanego odtworzenia. Ale drodzy państwo, tutaj jedna z pań przekręca umyślnie nazwisko kardynała metropolity warszawskiego i ta sama pani przekręca też nazwę metropolita na zupełnie inną. Ja tego nie będę odczytywał. Drodzy państwo, ja rozumiem frustrację katolików, którzy są świadomi. I my się z tym często spotykamy i borykamy, że w wielu z nas jest taka chęć przyłożenia takiego oczywiście językowego w komentarzu jakiemuś biskupowi. Drodzy państwo, to nie jest nasza droga. My nie jesteśmy od tego. Naprawdę jest dość ludzi na świecie i w tym kraju również, którzy będą przykładać biskupom najgorsze intencje, którzy będą przykładać biskupom, przekręcać umyślnie ich nazwiska. My nie jesteśmy od tego. My jesteśmy katolikami. My możemy się z bardzo wieloma decyzjami biskupów nie zgadzać, tak? No, dość szukać innego medium w Polsce, które więcej razy się z jakimiś biskupimi decyzjami, czy to polskich biskupów, czy z innych krajów nie zgadzało i głośno o tym mówiło, nawołując do zupełnie innych. Ta odezwa polskich katolików, która przecież powstawała przy naszym wsparciu, jest tego najlepszym przykładem. Natomiast nigdy, jako katolicy, nie możemy odejść od szacunku do hierarchii. Kościół jest hierarchiczny. I ta władza w Kościele jest hierarchiczna i szacunek osobom pełniącym funkcje kapłańskie, a biskupie szczególnie, się należy. Bardzo często się też z tym borykamy, jeżeli chodzi o komentarze po filmach dotyczących Watykanu, tamtejszych kardynałów, papieża Franciszka. Drodzy państwo, mówimy prawdę,
pokazujemy, co się nie podoba, ale zawsze z szacunkiem, zwłaszcza wobec hierarchów, biskupów i naszych braci w katolicy. Dodałbym z szacunkiem i z miłością do Kościoła, bo właśnie nawet jeśli się czasem krytykuje, o tym trzeba pamiętać, że ta krytyka ma wynikać właśnie z miłości Kościoła, do miłości do Kościoła, aby ten Kościół był taki, jaki chciał jego założyciel, nasz Pan Jezus Chrystus, taki, jaki był przez setki lat, kiedy jego potęga była, kiedy był wielki, kiedy potędze, czy finansowej, czy militarnej, o potędze ducha Kościoła świętych, wielkich świętych, którzy poprzedzali nas. I takiego właśnie Kościoła chcemy. Czasem trzeba niestety powiedzieć coś krytycznego, ale zawsze z miłością i szacunkiem. Co innego jest złośliwie przekręcić czyjeś nazwisko, a co innego jest napisać tak, jak doktor wie, pisze: zmuszanie katolików do komunii na rękę, całkowitą uległość wobec władzy cywilnej, to dla wielu ślepa uliczka. Tak, i to jest pełna zgoda. Z tym się zgadzamy, na ten temat też jesteśmy, myślę, bezkonkurencyjni, jeżeli chodzi o polskie media. Opublikowaliśmy kilkadziesiąt tekstów na temat Komunii Świętej na rękę, również tej w dobie pandemii. I też, proszę Państwa, będziemy przygotowywać dużo większy na ten temat materiał, wystąpienie, wszystko na jesieni specjalnie dla Państwa. Wszystko się okaże, że ten temat będzie żył, będziemy się nim dalej przyglądać, będziemy sprawy relacjonować, a szacunek wobec Najświętszego Sakramentu to jest coś, co dla katolika powinno być najważniejsze. I to, co dzieje się obecnie właśnie, kiedy ta cześć, no, jest tu olbrzym problem z tą czcią, już było przed pandemią, ale to, co się dzieje obecnie z tym przyjmowaniem komunii na rękę i zmuszaniem, no to jest kolejna odsłona walki z czymś, co katolickiemu sercu powinno być szczególnie bliskie. Tak, i tam, gdzie cześć dla Najświętszego Sakramentu upadła w krajach zachodnich, za chwilę były puste kościoły. A te puste kościoły przekształciły się w triumf rewolucji LGBT. Więc, drodzy Państwo, to jest ten sam temat, wbrew pozorom. Nagle przeszliśmy tak na Najświętszy Sakrament, czyli można by powiedzieć, że najbardziej wewnętrzną sprawę Kościoła, tak, jak udzielać Najświętszego Sakramentu. Ale prześledźcie sobie Państwo te miejsca na mapie Zachodu, gdzie Komunia Święta na rękę została wprowadzona, zresztą w ogóle w ramach sprzeciwu wobec polityki Watykanu, który cały czas bardzo długo mówił o tym, że tylko i wyłącznie na kolanach i na język. Tam wszędzie dzisiaj triumfy niesie polityczna poprawność, dyktatura LGBT+. I nie łudźmy się, że jeżeli te sprawy związane z kryzysem, z koronawirusem kiedyś się skończą, a daj Boże kiedyś się skończą, aby nie było tak, że jedynym takim w cudzysłowie paskudnym dziedzictwem będzie to, że w Polsce będzie przyjmowana komunia na rękę. Coś, co kiedy patrzyliśmy na Zachodzie, no, myślę, że wielu osób czuło się tam przerażonych, smutnych. To się może okazać, że to zostanie z nami. Przestaniemy w tych maskach chodzić, a to zostanie i to dopiero będzie historia, to będzie straszna sytuacja. Pani Katarzyna Buchwald pisze: zmarnowane pokolenie, rób ta, co chce. No właśnie, drodzy Państwo, to zmarnowane pokolenie. Ja też jestem z tego pokolenia. Nie wiem, jak Łukasz jest odrobinę ode mnie starszy. Odrobinę. Ale to nie jest tak, proszę Państwa, że jest zmarnowane i przegraliśmy. Tutaj kilka dni temu pojawił się na portalu Klubu Jagiellońskiego taki tekst o utraconym imaginarium katolickim i o tym, że de facto już wszystko przegrane. Bo to jak wszystko przegrane, to po co się starać, tak? To jest jakaś taka jagiellońska, powiedziałbym, czy klubu jagiellońska idea opcji Benedykta, żeby się zamknąć w domach i już z niczym nie polemizować, już nie stosować tych metod, co oni... A nawet jeszcze bardziej, nie? Bo jak się w to wczytasz, to opcja benedyktyńska przy tym jest jakimś takim reaktywna. To jest zupełnie takie zamknięcie się, dokładnie, wycofanie. Dokładnie, więc... A widzę, że też ten tekst robi dużą furorę w mediach społecznościowych, również wśród sympatyków PCH24, wśród osób, które zapraszają nas do znajomych tylko dlatego, że znają nas właśnie za pośrednictwem naszego portalu i naszego kanału na YouTubie. Drodzy Państwo, nie. My jesteśmy od tego, żeby walczyć. My jesteśmy od tego, żeby walczyć wszystkimi dostępnymi metodami. Bo my dzisiaj nie pójdziemy nigdzie z mieczami jak krzyżowcy sprzed kilku stuleci, bo nie taka jest dzisiaj idea walki, ale takie instytucje jak Ordo Iuris, srogo zaatakowana w tym tekście Klubu Jagiellońskiego, są właśnie po to, abyśmy demokratycznymi metodami, bo takie są dzisiaj nam dostępne, tak, walczyli o swoje. I dlatego to Ordo Iuris jest dzisiaj jako organizacja katolików świeckich, którzy znają doskonale prawo, bo są doskonale wykształconymi młodymi ludźmi, jest solą wokół lewicy,
Właśnie dlatego, że oni nie są, wiecie Państwo, łysymi, nabłomuszonymi gośćmi z kijami baseballowymi, którzy pójdą coś sprać, bo to byłoby idealne, tak? Taki obrazek ukazałoby dla nich, się. Mają Stonewall 2020, tak, tak. Stonewall Warszawa, wspólna sprawa i tak dalej. Natomiast tu mamy wykształconych ludzi, wykształconych prawników, mamy swoje media, takie jak PCH24, cały czas powtarzam do Państwa prośbę o wsparcie. I tymi metodami nasza walka, nasza kontrrewolucja musi być prowadzona. To jest kontrrewolucja wobec rewolucji toczonej przeciwko katolickiemu dziedzictwu i katolickiej wierze naszego kraju. Tak, bo trzeba o tym powiedzieć, cóż, już powtórzę tą myśl, że to, że się zamknie, cofamy i stwierdzimy, że okej, że tego już nikt nie rozumie, co my chcemy powiedzieć, bo takie zarzut też się powiedział, że ten język, którym ci katolicy, ci, którzy chcą reagować jakoś, posługują się, to już jest niezrozumiały, że nie trafia do młodego pokolenia, to tylko pogorsza naszą sytuację. Z tego nic dobrego nie wyniknie i rozuchwali tą drugą stronę, która no już będzie miała czyste pole do działania, a my będziemy bezpiecznie u siebie w pudełeczku mówili, o jak jest pięknie, jak jest sympatycznie, a reszta niech pójdzie do diabła. I to filozofia, im gorzej, tym lepiej, no to nie jest z ducha katolickiego. Nam nie może nie zależeć na kimś, nie możemy powiedzieć, a tych to już możemy sobie odpuścić, to nie chcą, to nie chcą, niech idą, bo być może skazujemy tych ludzi na wieczne potępienie. To jest coś, nie ma większej tragedii. Nie ma większej tragedii niż większe potępienie. Nawet to jest większa tragedia niż koronawirus. Obecnie. Niektórym się może to wydawać straszne, ale taka jest prawda. Więc jeśli my się zamykamy i mówimy, nie walczymy, nie interesujemy się, to wiedzmy, że jest szansa, że nie będziemy mówić o straconym pokoleniu, ale o pokoleniu albo o ludziach, którzy pójdą do piekła. I to my, to też będzie nas obciążało. Więc warto o tym pamiętać, kiedy głosi się jednoznacznie, kiedy głosicie taką pochwałę zamknięcia i wyznaczenia sobie granicy, że ja w tym będę operował, a już dalej to nie, mnie to nie interesuje, nasza chata z kraja, bo i tak mnie nikt nie rozumie. I rzeczywiście trudno nie zauważyć, że młode pokolenie jest dzisiaj bardziej postępowe, takie nazwijmy, i bardziej zlewaczałe niż pokolenia starsze, ale z drugiej strony popatrzmy na pokolenie roku 68, które dzisiaj stanowi najstarsze pokolenie w Polsce w bardzo wielu wymiarach i zobaczcie Państwo, jeżeli chodzi o aktywistów KOD-u na przykład i te antykatolickie występy KOD-u na ulicach, one nie były robione przez wyłącznie nastolatków i 20-parolatków, wręcz przeciwnie, były robione głównie przez osoby po 70 roku życia, esbeckich emerytów i tak dalej. No, to też warto zwrócić uwagę. Jeżeli na jakieś pokolenie powiemy o nim, że jest zmarnowane, podczas kiedy to pokolenie wciąż żyje, to znaczy, że to jest dezercja. To jest dezercja z walki o to pokolenie i o duszę tych młodych ludzi. Bo tu chodzi o coś więcej niż przesunięcie elektoratu, żeby ktoś zaczął kiedyś głosował na tych, a teraz będzie głosował na tych i my chcemy przekonać, żeby zmienił. Nie, nie. Ta gra jest o dużo, dużo większą stawkę. Tak, polityka ma tu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małe znaczenie w stosunku do tego, co się dzieje. Zobaczcie, przecież w naszym kraju nie rządzi i nie rządził nigdy aktywny homoseksualista, przynajmniej nic o tym nie wiemy, nie rządził człowiek, który w tą tęczową, symbol tęczowej flagi wywieszał na sztandar. Nie! W naszym kraju rządzi od lat partia, która sama siebie uznaje za prawicową. Wcześniej była to partia lewicowa, która też się odcinała od lewicy, tak? I bo w naszym postkomunistycznym kraju to było wtedy bardzo popularne, a jednak mamy całe pokolenie rzeczywiście wychowane na tęczowej fazie przez Netflixy, przez wielkie korporacje, przez kulturę, przez otwarte granice i tak dalej. Więc tu polityka jest tylko pochodną wobec tego, co się dzieje w społeczeństwie i katolicy muszą się organizować, grupować, wspierać. I tak ważne, jak ważne jest wejście katolików w sferę kultury, tak, która musi zostać, że tak powiem, odzyskana i ona musi być znowu tym katolicyzmem przesączona, bo to, co się dzieje, właśnie ta walka tej kultury z antykulturą, którą nam się promuje, jest no, tym frontem, gdzie no, trzeba sobie powiedzieć, że ta strona katolicka no, nie wygrywa, to trzeba powiedzieć, a jest czasami bardziej w defensywie. I o tym trzeba pamiętać, że to oddziaływanie jest przeogromne. Pani Barbara Kieresnowska pisze: pozdrawiam, dziękuję za Waszą pracę. Tak ludzie są zmanipulowani, że już nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszą. Dobrze, że prostujecie odważnie i tłumaczycie prawdy naszej wiary. Bóg zapłaci. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie pani Barbaro. Szukamy dalejszych komentarzy. Doktor wie, proszę o komentarz dotyczący postawy episkopatu wobec pandemii. Dla wielu katolików to powód do zgorszenia i chcemy znać Panów odczucia w tej sprawie.
Moje odczucia są takie, kiedy jak zawsze sobie myślę o styku władzy państwowej i władzy kościelnej, że władza kościelna powinna być z gruntu sceptyczna wobec wszystkich albo większości nakazów, wyukazów, jakie władza świecka daje, bo władza świecka gra swoją grę, obliczoną właśnie na, czy na wybory, czy na jakąś chwilę, rzadko kiedy dłużej, ta chwila jest raczej krótsza, a Kościół to jest ta instytucja, to jest to miejsce, gdzie człowiek ma być zbawiony, czyli dotyczy wieczności. I tutaj to zetknięcie zawsze właśnie uważam, że powinno być pewien sceptycyzm. Więc jeżeli władza kościelna no, akceptuje tak w trymiga wszystko, co władza tak świecka było, jej poleca, to jest to dla mnie sytuacja trochę dziwna i zastanawiająca, że bez, jak to mówią, bez wystrzału, bez jakiejkolwiek próby obronienia choćby części stanowiska, no ta władza kościelna postanowiła pójść tą drogą, którą władza świecka wyznaczyła. No i ta sytuacja teraz zaistniała. Dobrze, że tam na skutek nacisków dochodziło do zmian, bo w pewnym momencie moglibyśmy mieć taką sytuację, że w supermarketach mogło być więcej ludzi niż w kościołach. No, widać wyraźnie, że tutaj jest ta dysproporcja. Nadal mam wrażenie niestety, że próbuje się wszystkich przekonać, że ten wirus jest, jak to chyba profesor Kucharczyk czy ktoś pisał, że ten wirus jest wyjątkowo pobożny, że on głównie chodzi do kościoła i że jak się pójdzie do kościoła, to choroba, koronawirus dopadnie na pewno, natomiast na weselu, gdzie będzie 150 osób i będzie się, jak to na weselu, doskonale Państwo wiedzą, to tam to już nie. O, to jest zastanawiające, więc taka moja refleksja. Na początku też tej całej sytuacji pandemicznej, tak ją nazwijmy, widzieliśmy, że wirus nie chodzi do supermarketu, bo zakupy mu są niepotrzebne, natomiast z całą pewnością to był bardzo właśnie niepobożny wirus, który chodził do wszystkich kościołów i trzeba było to pozamykać. Proszę Państwa, to była pierwsza Wielkanoc od 1700 lat, kiedy kościoły Europy Zachodniej, w całej Europie Zachodniej, wszystkie niemalże, bo w Polsce to było ten limit 5 osób, przypomnijmy, były zamknięte. To się na pewno duchowo odbije na Polakach. Dzisiaj widzimy, że jest sierpień, jest piękna pogoda, wolno wychodzić. Tak naprawdę nie ma żadnych znaczących obostrzeń w większości Polski, bo teraz jesteśmy w tej sytuacji kilkunastu zamkniętych powiatów, tak to sobie określmy. I ja nie widzę, żeby wszyscy katolicy wrócili do kościołów. Widzę, że mniej więcej 70, 75, 80 może procent wróciło, a reszta wciąż jest w domach, ewentualnie w rozjazdach. I jak to się przełoży na życie Kościoła, jak to się przełoży na życie duchowe, jak to się wreszcie przełoży na finanse Kościoła, bo ja przypomnę Państwu, że nas się cały czas tutaj straszy, że na jesień i zimę wróci wirus, będzie jeszcze wirus grypy jak co roku i będzie problem z jego rozróżnieniem. A co wtedy z ogrzaniem naszych polskich kościołów? To nie jest taka sytuacja jak w Brazylii czy nawet w Rzymie papieża Franciszka. Tu kościoły trzeba ogrzać. Tu trzeba napalić w piecu, tu trzeba zapłacić rachunek za węgiel albo za gaz. I co wtedy? Co zrobią polscy kapłani, którzy wcześniej w zdecydowanej liczbie pozamykali swoje kościoły przed wiernymi, dla których te kościoły są zbudowane? Warto też pamiętać, że nasi biskupi zachowywali się różnie. Warto pamiętać w tej sytuacji bardzo odważną postawę księdza arcybiskupa Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamińskiego, ale też warto pamiętać postawy tych biskupów i zachować je w sercu z gorącą modlitwą za tych kapłanów, którzy pozamykali kościoły wszystkie na cztery spusty jeszcze zanim było kilka oficjalne zgromadzeń nawet zasłynęło z tego, że jeszcze nie było obostrzeń, a oni już to zamknęli. Za to pokrapie Krakowa, ten wie, że to też całkiem niedaleko. No właśnie, zawsze w takiej sytuacji warto zadać pytanie, a co stanie się w przypadku jakiejś agresji, okupacji i tak dalej, czy też tego typu zatrzaśnięcie niektórzy zobaczą. To jest oczywiście pytanie bardzo, tak myślę, prowokacyjne, ale faktem jest, że ta sprawa tego koronawirusa to pokazuje prawdę o niektórych sercach, jak się zachowują w takich sytuacjach, powiedzmy, granicznych lub podobnych do sytuacji granicznych. A to jest, tyle o sobie wiemy, ile nas przetestowano. Dokładnie tak. Podróżnik w czasie zadaje nam pytanie po raz drugi. Wcześniej zadał, ja teraz je odtworzę z głowy, bo on się przypomina. Szanowni panowie, ponawiam swoje pytanie na temat krucjat. Jeżeli dobrze zapamiętałem, to podróżnik w czasie internauta o tym Niku pisze pracę na temat krucjat i zastanawia się, co o nich myślimy. I on stanowczo twierdzi, że Kościół nie powinien za krucjaty przepraszać. No i
Panie podróżniku w czasie, pełna zgoda. Warto poczytać o krucjatach. Drodzy Państwo, to krucjaty i inkwizycja to są jedne z głównych mitów na temat kościoła średniowiecznego. To są kłamstwa, wręcz wprost, zwykłe, oryginalne kłamstwa, które nigdy nie miały miejsca. Bardzo mało się mówi o tym, że krucjaty były wysłane po to, żeby odbić naszą katolicką Ziemię Świętą z rąk muzułmanów, którzy przejęli ją. I to nie przejęli jej w taki sposób, jak dzisiaj przejmują, nie wiem, tam KN czy inne miejscowości we Francji, tak? Czyli przyjechali, trzy pokolenia temu zasiedli, tylko ogniem i mieczem zdobyli. A jeszcze warto tutaj zaapelować, bo czasami nawet wśród publicystów prawicowych pokutuje takie sformułowanie, że coś jest krucjatą, tak, jako negatywne określenie jakiegoś zjawiska, jakiegoś postępowania. No nie, szanowni Państwo, krucjata nauczmy się stosować jako pozytywne, stąd jest krucjata modlitewna za ojczyznę, stąd tego typu działania się tego określa. Nie stosujmy, że ktoś robi krucjatę antypolską czy coś takiego, bo to przykładamy cegiełkę do tego muru kłamstwa i półprawd, jakie właśnie krucjaty, inkwizycje otaczają. Poczytaj, zachęcam do przeglądnięcia naszego portalu tekstów dotyczących tej tematyki. Na pewno pan podróżnik w czasie znajdzie i może w jakiś sposób, jak powiedzieć, ubogaci swoje życie intelektualne i swoją pracę, czy inną pracę naukową. Zachęcamy i też zachęcamy do wspierania naszego portalu ponownie, właśnie aby tego typu materiały takie formacyjno-historyczne mogły powstawać, bo my też jednym z celów, po co ten portal powstał, właśnie też między innymi po to, żeby odkłamać tą historię, żeby pokazać prawdę. Tu wiele tekstów choćby czy profesora Grzegorza Kucharczyka, czy pana Andrzeja, bez państwa wsparcia, o które się znowu przypominamy i o które prosimy. I nie byłoby odezwy polskich katolików i wielkiej manifestacji w obronie katolickiej wiary i w obronie biskupa Jędraszewskiego. Tutaj rok temu, 10 sierpnia, w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili, tu w Krakowie teraz nasta, więc na Anioł Pański biją dzwony. Niech będzie Chrystus. Dziękujemy za to uczestniczenie w naszym live'ie. To nieczęsto robimy takie programy. Są pytania, czy będziemy robić częściej. Jeżeli Państwo będą sobie tego życzyć, z zewnątrz możemy je robić z naszego studia. Wiemy, że programy live również będą właśnie w naszej nowej ramówce, są zaplanowane od września również i kolega Łukasz Karpiel będzie miał swój program live częściej niż do tej pory. Raz jeszcze zachęcamy Państwa do tego, żeby wesprzeć naszą telewizję, nasz portal, nasze stowarzyszenie księdza Piotra, księdza Skargi, ponieważ nie będzie nas bez Was. Za wszystko dzisiaj serdecznie dziękujemy, a tym z Państwa, którzy byli tutaj rok temu, w tym roku z oczywistych powodów być nie mogą, dziękujemy za to, że byliście wtedy. Wiemy, że prowadzicie swoje akcje. Wiemy, że odezwa polskich katolików trafiła do wielu polskich kapłanów i biskupów. Nie ustawajcie w tej walce. Wszystkiego dobrego. Tematów na pewno nam nie zabraknie, bo pamiętajcie Państwo, to co mówili klasycy rewolucji, to jest jak rower, jak nie jedzie, to upada. I ten walec rewolucji, walec obecny, widzimy ten walec rewolucji tak zwanej tęczowej, no on się będzie się przetaczał przez naszą ojczyznę, przez nasz Kościół, przez nasze media i my o tym będziemy mówić, będziemy pokazywać prawdę o nim i z Państwa wsparciem, z Państwa pomocą modlitewną, z Państwa pomocą finansową na pewno damy radę i będziemy mogli o tym opowiadać w takich programach jak tutaj, czy na terenie Franciszkanów sprzed okna papieskiego, czy w innych pięknych miejscach, czy w naszym studio, które również dzięki Państwu funkcjonuje.